zdecydowaliśmy się na organizację koncertu charytatywnego w szkole. A więc do dzieła. Na początku ustalamy cel, na który będziemy zbierać fundusze, formę zbiórki, czy będziemy zbierać pieniądze do puszki, czy sprzedawać bilety cegiełki, oraz uzyskujemy zgodę dyrekcji. Następnie ustalamy termin naszego koncertu. Zwróćmy uwagę, czy odpowiada wszystkim zaangażowanym w wydarzenie oraz czy w tym dniu nie odbywa się w okolicy inna impreza, która mogłaby być dla nas konkurencyjna. Koncert, aby był koncertem, potrzebuje artystów. Zastanówmy się, czy chcecie wystąpić sami, czy zaprosić zespół. Dobierzmy go do planowanej grupy słuchaczy. Jeśli na koncert zapraszamy rodziców oraz nauczycieli, może warto byłoby wybrać kompromisowy gatunek muzyki. Skąd wziąć zespół? Możemy poszukać zespołu w internecie, w katalogach branży artystycznej lub zaprosić lokalnych artystów z Domu Kultury. Gdy wybierzemy już formację, kontaktujemy się z jej menadżerem i ustalamy szczegóły koncertu. Ważne, aby ustalić zasady współpracy, czas trwania występu, zwrot kosztów, termin próby. Prosimy też o rider, czyli spis wymagań technicznych zespołu. Brzmienie zespołu grającego na żywo zależy od jakości nagłośnienia. Mając rider zespołu, poszukujemy partnera, który zapewni nam odpowiedni sprzęt i osobę, która go obsłuży. Może to być Dom Kultury, firma nagłośnieniowa lub lokalny sklep muzyczny. Dla pełnego efektu dobrze zapewnić też oświetlenie sceny. Następnie powinniśmy opracować program koncertu, który umieścimy na plakatach i zaproszeniach. Scenariusz, czyli szczegółową rozpiskę części naszego koncertu z określeniem czasu ich trwania. Pamiętajcie, że koncert jednego zespołu trwa średnio 1,5 godziny oraz wyznaczeniem odpowiedzialnych osób. Konferansjer, osoba opiekująca się artystami oraz osoby techniczne do pomocy przy scenie. Preliminarz, czyli plan finansowy. Pamiętajmy także o promocji. Powodzenia!